Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink. Maska, dwie lampy, zderzak, dwie lampy przeciw głowie. Tak się kuźwa kończy nagrywanie dla was. Question and answer. Jakieś 10 tysięcy życia. Czy znasz symulator pojazdów szynowych maszyna i czy jesteś też komputerowym maszynistą na symulatorach kolejowych, takich jak wspomniana maszyna czy Train Simulator? Pozdrawiam. Maszynę jak najbardziej znam i sporo w nią grywałem, ale już nie grywam. Poza maszyną bliski jest też mi Train Simulator. Sporo było zabawy z mapami. Uprzedzam pytanie o Simrail. Nie planuję zabawy z Simrailem. Chyba że na przykład na live'ie Patryka. Co tam te chłopaki działają? Nieważne. Czy miałeś jakieś awarie na szlaku, które zatrzymały pociąg? Pyta Robercik 507. Słuchaj, awaria na szlaku zdarzają się często. Jednak mi nie zdarzyła się jeszcze taka, która by mnie zatrzymała na amen. Z reguły zawsze udawało mi się naprawić na szlaku lub awaryjnie zjechać do najbliższej stacji. Jedna z takich dziwniejszych to na przykład zwarcie w reflektorze czołowym, co spowodowało odcięcie sterowania całą kabiną. Nie miałem wtedy dosłownie żadnej kontroli nad lokomotywą poza w sumie hamulcem. I do stacji wtedy Nasielsk sprowadziła mnie wtedy grawitacja, ponieważ przydarzyło mi się to na szczycie wzniesienia w Świerczu i po prostu z górki stoczyłem się do stacji do Nasielska, zwalniając w ten sposób szlak. Czy uważasz, że wiek 40 lat to za późno na zostanie maszynistą? Nie, przed tobą jeszcze 27 lat pracy. A to długi czas. Czy wiesz może, kiedy rozpocznie się modernizacja linii kolejowej numer 29? O matko. Ta linia miała być modernizowana kilkakrotnie. I za każdym razem nic z tego nie wyszło, tak więc no nie, sorry. Nie wiem, nie powiem. Jaka jest największa prędkość, jaką kiedykolwiek wyciągnąłeś na szlaku? 160 km na godzinę. Czy uważasz, że linia 35 odbudowana na odcinku Ostrołęka-Chorzele będzie wykorzystywana w ruchu towarowym, czy raczej dopiero po odbudowie dalszej części do Szczytna? Kolejny trudny temat. Szczerze? To zastanawiam się, czy w ogóle ktoś będzie tą linią jeździł. Podejrzewam, że podzieli ona los linii z Ostrołęki do Łap, gdzie po świeżo wyremontowanej, zmodernizowanej linii zamiast pociągów hula wiatr. Tak to wygląda. Spośród tych polskich linii kolejowych lub ich konkretnych fragmentów, którymi nigdy nie jechałeś za następnikiem, a którą najbardziej chciałbyś przejechać? Linia kolejowa numer 55, Siedlec do Sokowa Podlaskiego. Linia, przy której mieszkałem 27 lat. Nie jest może najpiękniejsza, ale mam do niej chyba największy sentyment. Czy zdarzyło ci się przejechać jako maszynista warszawską średnicą? Jeśli tak, to w jakich okolicznościach? I nie, jak do tego doszło? Tak, kilkakrotnie. Razem ze ściąganym ze szlaku pośpiesznym Suwałk, kilka razy z pociągami technicznymi, takimi jak pociągi pomiarowe czy pociągi sieciowe. A nawet kiedyś udało mi się tędy przyjechać elektrowozem z trzema spalinówkami na haku w celu tankowania, objeżdżając zamknięty most gdański. Pytanie będzie dość złożone, tak więc na jakich lokach jeździłeś i jak oceniasz modyfikacje starych na nowe i co najważniejsze, jaką modyfikację do starego loka do nowych standardów oceniasz najlepiej? Oj, temat rzeka. Więc tak,
Stonka, Tamara, Gagarin, Byk, Siódemka, Składak, Czapajew, Dragon, Ogórek, Gama, Traksy Nowe, Traksy Stare, Degieta, Bomba, oj o bomby, nie pytajcie. Modernizacje? No, tak, jak najbardziej na tak. Jest XXI wiek, dobrze by było pracować w warunkach do tego, z tego stulecia. Którą modernizację oceniam najlepiej? ST48, chyba najlepiej wykonana. Największa różnica pomiędzy starym i nowym, jak dla mnie chyba, to jak dla mnie ekstra, tak powiem. Cześć, czy takie sytuacje jak na filmie, gdzie ze względu na warunki pogodowe był problem z rozpędzeniem składu, są dla ciebie frustrujące czy stresujące? Na pewno nie frustrujące. Traktuję bardziej jako wyzwania, stres zabija, myślę, że taka już moja praca. Jak nie wiadę, to nie wiadę. Jak stanę, zawsze ktoś popnie. Zero stresu. Kiedyś byłem kierowcą ciężarówki jak ty i tak samo ciągnie mnie do kolei jak i ciebie. Aktualnie jestem zawodowym strażakiem, ale mam sporo czasu wolnego i chcę w niedalekim czasie zrobić licencję. I teraz pytanie. Czy spotkałeś się z maszynistą, który odrabia sobie rząd za nastawnikiem i czy potrzeba takich ludzi na kolei? Pozdro. Powiem tak, gdy zaczynałem pracę w 2014 roku, razem ze mną przyjmowało się wielu chłopaków mających za sobą karierę kierowcy ciężarówki. I gdybym miał zgadywać, myślę, że co trzeci maszynista, nie pracujący na kolei od początku, pracował jako kierowca. Czy są jakieś ustalenia co do długości pociągów towarowych, na przykład 10, 15, 20 wagonów, czy podpina się tyle, ile trzeba, czy ile uciągnie lokomotywa? Na sieci PKP nie tyle obowiązuje limit ilości wagonów, co limit długości pociągu, a ta nie może wynosić więcej niż 750 metrów. Jeżeli twoja lokomotywa to uciągnie, możesz nawet istotę takich wagonów sobie podczepić pod warunkiem, że łączna ich długość nie przekracza razem z lokomotywą 750 metrów. Takie są wytyczne aktualnie co do długości pociągu. Jak wygląda procedura zmiany kabiny? Jestem szczególnie ciekaw, jak to wygląda na starszych maszynach. Zaczniemy od nowych. Słuchaj, w nowych lokomotywach jest coś podobnego do stacyjki, która załącza lub odcina sterowanie całym pulpitem. W przypadku zmiany kabiny wystarczy ją wyłączyć, a w drugiej kabinie załączyć i lokomotywa jest z reguły gotowa do jazdy w drugim kierunku. Oczywiście do tego trzeba wykonać szereg innych czynności, takich jak zmiana oświetlenia czoła, zmiana podniesionego pantografu czy popełnienie przewodu głównego i wyluzowanie hamulca sprężynowego. Natomiast w starszych lokomotywach procedura jest już bardziej skomplikowana i po zmianie kabiny musimy lokomotywę uruchamiać od nowa. Opuszczając kabinę, wyłączamy wszystko poza zasilaniem lokomotywy z baterii akumulatorów. Patrzcie, jaka fajna linia kolejowa. Kto zgadnie, gdzie jesteśmy, to stawiam browara. Jak wygląda proces zostania maszynistą? Jakie są wymagania, czy koszty, czy jest to pracochłonny proces i tak dalej? Jak wygląda typowa praca maszynisty, w sensie tygodniówka, godzinówka, czy warunki dojazdu, powrotu ze służby? Proces zostania maszynistą. Słuchaj, najpierw szkolenie na licencję maszynisty. Potem egzamin, następnie kolejno szkolenie teoretyczne na świadectwo, egzamin, szkolenie na warsztacie, jazda z boku maszynisty i na koniec 1200 godzin jazdy samodzielnej pod nadzorem maszynisty. Potem przychodzi finał, egzamin, koszty? Chłopie, jeszcze ci za to płacą.
czas. 2,5 roku szkolenia od zera. Od zera do bohatera. Jak wygląda typowa praca maszynisty? U każdego przewoźnika inaczej. Zresztą zapraszam do poprzednich odcinków Question and Answer. Bardzo często musicie rozmawiać przez radio z dyżurnymi albo z innymi maszynistami. Czy zdarzyło ci się, albo czy znasz takie przypadki, że zawiązały się w ten sposób różne znajomości albo inne relacje, typu maszynista szuka żony? No nie, no bez przesady. Większość rozmów przez radio telefon jest dość sztywnych, co wymusza zresztą charakter naszej pracy. Są czasem jednak luźne rozmowy, jednak te też dotyczą naszej pracy czy danej sytuacji. Żeby ktoś podrywał panią dyżurną, no chyba jeszcze tego nie grali. Czy spotkałeś się kiedyś z sytuacją, że jakaś osoba pełniła służbę pod wpływem alkoholu albo innych środków odurzających? W przypadku podejrzeń, że któryś z pracowników jest pod wpływem alkoholu, mam obowiązek to zgłosić odpowiednim służbom. Przy czym do tej pory jeszcze nie zgłaszałem. Jeszcze mi się to nie zdarzyło. Cześć, czy masz uprawnienia do jazdy składem za granicę? Czy to oddzielne stanowisko pracy w PKP? Rozważałeś kiedyś taką opcję, jak również opcję pracy u naszego zachodniego sąsiada? Szczerze? Nigdy nie prowadziłem pociągu za granicę i nie mam pojęcia, jak to wygląda. Poza znajomością infrastruktury obcego przewoźnika i zapewne języka, w części przypadków wymagane są zgody i pozwolenia, takie jak choćby wizy czy paszporty. Natomiast w przypadku zachodniego sąsiada nie myślałem o pracy w DB czy podobnych, nie myślałem nigdy o jakiejkolwiek pracy za granicą. I nie z powodów patriotycznych, bo z patriotyzmem u mnie słabo. Raczej z chęci pozostania blisko domu. Czy maszynista może po cichu słuchać radia, tak jak kierowcy? Szczerze, zależy to od pracodawcy. Ale z reguły pod pewnymi warunkami jest to dozwolone i sam z tego korzystam. W ramach walki chociażby ze snem. Taka piękna bocznica. Zaledwie 10 km od Warszawy. Piękna, długa i nieużywana. Cześć, przechodzę z pasażerskich na beczki od 1 lutego. Trochę strach, może jakieś rady do zona szlaka. Od 1 lutego mamy 1 marca. Teraz to ty się chwali, jak to wyszło. Co lub kto skłonił cię do odzywania się na filmach? Gdyby nie maszynista, to co byś chciał robić zawodowo? Kto mnie skłonił do odzywania się na filmach? Wy! Co chciałbym robić zawodowo? Obserwatorium astronomiczne na Hawajach. Tak, takie było moje marzenie. Czy miałeś problemy z powodu filmów na YouTube? Tak, miałem problemy pod tytułem nie mam co wrzucić. A tak na poważnie nie. Nigdy nawet pracodawca... Inaczej. Nawet pracodawca odebrał je, nazwijmy to, bardzo ciepło. Najmniej ulubiona stacja lub bocznica do pracy manewrowej. Warszawa, Okęcie. Jednak nie z powodu układu torowego czy pracowników, a z powodu dość męczącej i monotonnej pracy, jaką jest odstawianie wagonów na terminal paliwowy. Skąd wiesz, na jaki kanał radiowy masz się przestawić w ciągu linii kolejowej? Pozdrawiam. Słuchaj, znajomość szlaku. Przede wszystkim znajomość szlaku. A jeśli nie mamy, to informacje o kanale radiowym mamy na rozkładzie jazdy oraz na wskaźnikach przy szlakach. Teraz postaram się taki wskaźnik pokazać. On jest tam. Jak widać, rozchodzą nam się ze stacji Legionowo-Piaski dwa tory, jeden w lewo, drugi w prawo. Wjeżdżamy tymi torami na linię kolejową numer 9 i tu następuje zmiana kanału na obowiązujący na linii numer 9, a ten kanał to jest kanał pierwszy. To jest ten wskaźnik R1, R radiołączność, 1 kanał pierwszy i czarna tablica okrągła i na niej na żółtym tle literka R i numer cyfra, cyfra oznaczająca numer kanału. Tak to wygląda. Gdy stracimy znajomość szlaku, nie mamy tej znajomości, jedziemy bez znajomości, to między innymi takie wskaźniki nas informują o radiołączności na danym kanale. A to jedzie SKM-ka.
jakiś muzykalny pan maszynista.